się, że wszystko to, o czym mówił pan prezes Kaczyński, o naszych sukcesach, ale także o naszych zadaniach, o tym, że nie możemy sobie pozwolić na błędy, że nie możemy sobie pozwolić na niekompetencje, że nie może być żadnej tolerancji dla nieuczciwości. To były słowa kierowane do działaczy Prawa i Sprawiedliwości, do urzędników Prawa i Sprawiedliwości, do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes, ale także pozostali mówcy narysowali pewien obraz Polski. Polski, w której każdy człowiek może się czuć obywatelem. Polski, która o każdego człowieka potrafi się zatroszczyć. Polski, gdzie każdy ma równe prawa, równe obowiązki. Polski, gdzie nie ma pasożytujących na normalnych, spokojnych ludziach pseudoelit. No, to jest chyba to, na czym nam zależy. Czyli będzie jakaś korekta polityki? Czy pan odebrał te słowa, te przemówienia jako początek nowego jakiegoś kursu Prawa i Sprawiedliwości? Raczej chodzi o utrzymanie kierunku, ale o pewną determinację. Pan prezes wskazał na pewne problemy, które są do naprawienia. MSZ, program Mieszkanie Plus. Ministra zdrowia. Widzimy, że zmiany personalne są niesatysfakcjonujące i to nie dotyczy tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My musimy sobie uświadomić, że z jednej strony zapraszamy do współpracy z nami każdego, nawet tych ludzi, którzy kiedyś popełnili błąd. Dzisiaj w Polsce potrzebny jest każdy uczciwy Polak, ale to nie oznacza, że w instytucjach państwowych, w urzędach państwowych będziemy tolerować to, co pan prezes był uprzejmy nazwać sową i przyjaciół. No nie, na te niekompetencje, na to podejście do obywateli, do podejście do obowiązków, zgody być nie może. Zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak też kolejni mówcy, Jarosław Gowin zwłaszcza, mówili o potrzebie jedności. Zresztą hasłem kongresu jest Polska jest jedna. Natomiast czy w świetle tego, co dzisiaj padło na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, nie uważa pan tego postulatu za zbyt utopijny? Tam jednak posypały się kolejne gromy pod adresem partii rządzącej. Nie przejmujemy się tym. Niech Platforma czyni to, co uważa za stosowne. Niech oceniają to Polacy. Przecież dzisiaj Platforma domaga się likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzisiaj Platforma chce likwidować Instytut Pamięci Narodowej. Dzisiaj Platforma chce bronić kilkunastu tysięcznych emerytur UBEK-ów i SBEK-ów. Dzisiaj Platforma jednoznacznie sytuuje się albo po stronie tego spadkobierców reżimu komunistycznego, albo po stronie całkowicie obcych interesów, zwracał na to uwagę pan premier Morawiecki. My jesteśmy Polakami. My wszyscy jesteśmy wspólnotą. Nam zależy na tym, aby każdy człowiek angażował się w życie społeczne, lokalne, kulturalne, polityczne. Potrzebujemy każdego. W Polsce nie ma ludzi niepotrzebnych. W Europie, która rozkłada się na naszych oczach, która nie radzi sobie z podstawowymi problemami, jak choćby zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego kobietom, dzieciom. W tej Europie my mamy pewną koncepcję państwa, koncepcję budowy siły polskiej, nawiązania do naszej tradycji, poszanowania naszego dziedzictwa, rozbudowy siły naszej gospodarki i twardego wyrażania naszych interesów na arenie międzynarodowej.